zasadzie przy obecnym stanie techniki mógłbym ten wykład mówić siedząc tam na sali wśród Państwa. Przed chwilą właśnie z ministrem Kleiberem na ten temat wymieniliśmy parę zdań, ale mam wrażenie, że stojąc tutaj i patrząc na Państwa, mam jak gdyby no pewną kontrolę nad widownią. Kontrolę w cudzysłowie oczywiście, nie będę nikogo to kontrolował, ale jakoś tak reakcję sali mogę obserwować. Otóż temat mojego wykładu to jest Ziemia, statek kosmiczny, czy też statek kosmiczny, Ziemia, jak ja wolę. I chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym, jak my na tym statku kosmicznym wędrujemy przez kosmos i jakie nam w tej podróży naszej, na jedynym wehikule, jaki do tej pory znamy, mogą grozić niebezpieczeństwa, które albo są od nas zależne, albo niezależne. To jest rysunek, który znalazłem w książce wydanej niedawno, Historia Ziemi, Stevena Stanleya, który pokazuje ten rysunek, jak na przestrzeni lat, ile procent gatunków w poszczególnych miejscach no, wymierało. I są tutaj dwa charakterystyczne takie rzeczy. Jedno to wymieranie gatunków na granicy okresu, który jest nazywany okresem kredy i okresu trzeciorzędu. I drugi tutaj, który jest na granicy permu i triasu. O tych dwóch powiem, dlatego że wydaje się, że w ciągu ostatnich 10 lat zdobyliśmy niepodważalne dowody na to, żeby wiedzieć, dlaczego te wymierania nastąpiły. Jest oczywiście szereg innych tutaj jeszcze tych maksimów, które Państwo widzą. Przyczyny mogą być różne. Podejrzewamy, że przyczyny są bardzo podobne jak do tych dwóch tutaj, no ale to jeszcze nie jest rzecz pewna. To wymieranie, które zastąpiło na granicy kredy i trzeciorzędu, jest słynne jako wymieranie, wielkie wymieranie dinozaurów i zwykle w literaturze jest oznaczane jako takim symbolem K łamane przez K, kreda łamane przez trzeciorzęd. I ten symbol dla uproszczenia ja także będę stosował w niektórych miejscach. Na tym rysunku mamy pewien przekrój, prawda, długości fali, tam jest energia czy częstość promieniowania, a tutaj jest wysokość w atmosferze, no, z której to wysokości ten to promieniowanie z kosmosu do nas może docierać. Otóż mamy takie dwa okna. Jedno okno radiowe tutaj, gdzie całe promieniowanie z kosmosu do nas dociera bez żadnych przeszkód oraz bardzo wąziutkie okno optyczne. No to jest to, przez które nasze oczy dostrzegają gwiazdy i ciała niebieskie. Natomiast pozostałe części tego widma, podczerwień, prawda, ultrafiolet i tak dalej, na szczęście są blokowane i tak na przykład ultrafiolet jest blokowany i dopiero z dużych wysokości, wysuwając balony czy rakiety, można je obserwować. Na szczęście mówię, bo inaczej to promieniowanie by nas zabiło bardzo szybko. Zabiłoby nas dlatego, że nasza gwiazda dzienna, Słońce, które no, widzimy tutaj w troszkę niecodziennym może kolorze, bo to jest wycinek tylko widma, jest ciałem niebieskim, na którym zachodzi mnóstwo bardzo gwałtownych zdarzeń. I tutaj, proszę Państwa, jest właśnie przykład tego, co tym na Słońcu zachodzi. Ze Słońca wskutek najrozmaitszych gwałtownych procesów odbywających się na jej powierzchni wylatują w kierunku Ziemi strumienie cząstek naładowanych, kto nosi nazwę wiatru słonecznego. I gdyby nie to, że nasza Ziemia ma pole magnetyczne, które nazywamy magnetosferą, to promieniowanie korpuskularne głównie zresztą, to no, zabiłoby także nas w bardzo krótkim okresie. Życia na Ziemi by nie było. Na szczęście jednak pole magnetyczne Ziemi powoduje to, że ponieważ są to cząstki naładowane, to ich tory się zakrzywiają. To jest taki płaszcz chroniący nas przed tym szkodliwym promieniowaniem. Dzięki temu życie na Ziemi może trwać, dopóki zresztą no, mamy atmosferę, dopóki mamy pole magnetyczne, a z tym to też nie wiadomo, czy to tak zawsze będzie w przyszłości. Otóż w ciągu kilku miliardów historii Ziemi, o których wiemy cokolwiek, zdarzyły się w naszej galaktyce miliony wybuchów supernowych. Wiele spośród tych właśnie wybuchów musiało nastąpić bardzo blisko nas. Otóż, Państwa, jest zupełnie pewne, że gdyby taki wybuch nastąpił blisko nas to znaczy kilkadziesiąt lat świetlnych, co na skalę odległości między gwiazdami jest blisko, to wtedy silny strumień promieniowania mógłby spowodować zagładę życia na Ziemi, bo po prostu Ziemia zostałaby wysterylizowana. I teraz to już przestała być teoria, czy też czyste takie rozważania. W ciągu ostatnich paru lat
Pokazuję Państwu tutaj trzy akurat karty tytułowe, początki prac w najpoważniejszych czasopismach fizycznych poświęconych właśnie temu zagadnieniu. Otóż uzyskano niewątpliwe zupełnie dowody na to, że takie wybuchy gwiazd supernowych w ciągu ostatnich paru milionów lat nastąpiły w pobliżu Ziemi. Mamy ślady tego w osadach oceanicznych, mianowicie mamy ślady krótkotrwałych izotopów, na przykład żelaza 60, które ma czas życia parę milionów lat i normalnie na Ziemi go nie ma, bo to jest izotop promieniotwórczy. No a on się właśnie produkuje w wybuchach gwiazd supernowych i w związku z tym wiadomo, że jeden taki wybuch około 2 milionów lat temu nastąpił, następny 5 milionów. Te badania dopiero się zaczynają, to są prace z ostatnich paru lat i wobec tego myślę, że za parę lat się dowiemy czegoś więcej. Niedawno zupełnie odkryto inne gwałtowne zjawisko, mianowicie rozbłyski gamma, które nazwano hipernowymi. To są niezwykle silne, w sensie ilości energii produkowanej, wybuchy, które trwają bardzo krótko. I zastanawiano się, oczywiście po niezależnym, że tak powiem, badaniu tych dwóch zjawisk, wybuchy supernowych oraz wybuchy, te rozbłyski gamma, które nazywano hipernowymi, zastanawiano się, czy przypadkiem nie ma to czegoś wspólnego z tymi właśnie wielkimi wymieraniami. Nie wiadomo, czy to tak było, ale w ostatnich latach dowiedziono już, że rzeczywiście to jest tak i że w tym sensie my jesteśmy także, w naszej historii są zapisane jakoś te właśnie wybuchy supernowych. Przechodzę teraz do innego zjawiska bardzo spektakularnego, jakim są spadki na Ziemię wielkich brył kosmicznych. Każdy z nas widział meteory. Czasem to zjawisko ma bardzo spektakularny charakter. Na przykład było w 1966 roku takie zjawisko, rój Leonidów, listopadowych meteorów, dał około 150 tysięcy meteorów na godzinę, znaczy około 40 na sekundę, przez bardzo krótki okres czasu. No ale te meteory na szczęście nie grożą nam, dlatego że to są na ogół bardzo drobne bryłki materii, które się spalają w naszej atmosferze, ale czasem zdarzają się rzeczy dużo bardziej spektakularne. W ubiegłym roku, 27 sierpnia, troszkę więcej niż rok temu, 14-letnia dziewczynka z Anglii została uderzona w nogę przez mały spadający meteoryt. Oto ona właśnie. Na szczęście ten meteoryt był tak maleńki, że ona go podniosła. On był jeszcze ciepły, żelazny meteoryt. No i jej się nic nie stało poza sińcem na nocy. Natomiast, proszę Państwa, telewizja NBC doniosła 27 marca 2003 roku, czyli parę miesięcy temu, co następuje. Ostatniej nocy przedmieścia Chicago zostały zbombardowane przez odłamki wielkiego bolidu. Uszkodzone zostały 3 samochody i 6 domów. Proszę Państwa, w 1994 roku nad Stanami Zjednoczonymi był widoczny taki wielki bolid, którego nazwano potem bolid Peekskill. I jeden z obserwatorów tego miał przy sobie kamerę wideo i zarejestrował przelot tego bolidu. Zobaczymy, co się z nim stało. Leciał kilkanaście sekund. No i następnie przeleciał nad dwoma, chyba czy trzema stanami wschodnich Stanów Zjednoczonych. Zaraz zobaczymy zresztą jego trasę, tego pocisku kosmicznego. Tu właśnie jest trasa. I wylądował na samochodzie, niszcząc ten samochód. Także to są rzeczy, które no każdemu z nas się mogą zdarzyć. Natomiast w 1972 roku był obserwowany wielki bolid. On odbił się od naszej atmosfery, taka kaczka puszczana po wodzie, bo gdyby uderzył w kogoś, to według oceny wybuch był tak silny jak od 1 do 20 kiloton trotylu, trójnitrotoluenu. Więc bardzo spektakularny wybuch by nastąpił. Na szczęście on nas minął. Ta mozaika zdjęć wykonanych ze sztucznych satelitów Ziemi, ze stacji kosmicznych, pokazuje w bardzo spektakularny sposób, prawda, że tutaj tylko w Europie Zachodniej, w tej części wschodniej i środkowych Stanach Zjednoczonych, troszkę na wybrzeżach Ameryki, to są światła nocne, widziane w nocy, prawda? Tu jakieś maleńkie tylko peryferie w Azji, a reszta to są oceany i obiekty niezamieszkałe, na przykład północna Kanada, praktycznie pusta, Amazonia pusta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Afryka, większość jest pusta, tam są dżungle, o których zresztą będziemy mówili, więc na szczęście tych przypadków no, jest niewiele. Niemniej jednak w ciągu 95 lat, w okresie 995, zanotowano przypadki spadku meteorytów na budynki, 62 na budynki, 5 na samochody, na ludzi, byli zabici
Liczba tutaj nie jest dokładnie określona, dlatego że są sprzeczne dane, że tam gdzieś było 2 zabitych, gdzieś 3 zabitych i tak dalej, 2 na zwierzęta. Nasi przodkowie mieli w 1868 roku wspaniały taki obraz, mianowicie przelatywał meteoryt Pułtuski, był widoczny od Kazimierza nad Wisłą przez Warszawę i nad Pułtuskiem w końcu rozpadł się, dał taki deszcz meteorytów. Na szczęście, proszę Państwa, było to w zimie, mieszkańcy siedzieli w domach, narew, na którą te posypały się te odłamki, była zamarznięta. Część tych meteorytów niewielkich znaleziono na lodzie, potem na Narwi i nikomu się nic nie stało. Na szczęście. Gdyby to było w Warszawie na przykład, to pewnie troszkę by było obrażeń. No więc takie właśnie spektakularne wydarzenie nastąpiło w 1908 roku. 95 lat temu, 30 czerwca nad Syberią. Mianowicie nastąpiła eksplozja bryły kosmicznej, równoważne, jak Państwo widzą, no już tutaj około 10 milionom ton trotylu. To w megatonach trotylu na ogół się mierzy. Tak. Eksplozja była słyszana w odległości około 1000 kilometrów. Słup ognia widziany z odległości no troszkę mniejszej, bo tylko 700 kilometrów, prawda? A rozpylony pył w atmosferze dał białe noce w całej Europie. Przy czym zniszczeniu uległo około 2000 kilometrów kwadratowych lasu. To jest mapa Syberii z pokazaniem, gdzie to było. Proszę, wyobraźnia na ogół nas troszkę zawodzi, więc spróbujmy to jakoś kawałkami sobie rozpisać. Jak to się stało? Otóż bryła kosmiczna, możemy dzisiaj już dobrze o tym powiedzieć, miała średnicę około 50 do 100 metrów. Nie wiadomo dokładnie, ale w tych granicach. I wpadła do atmosfery z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Z względu na tą wielką prędkość nastąpiło tarcie aerodynamiczne i wskutek ciśnienia aerodynamicznego nastąpiło hamowanie bryły i jej rozpad na fragmenty. Ten rozpad na fragmenty wskutek dalszego hamowania eksplodowały na wysokości kilku kilometrów i następnie fala uderzeniowa, nie same fragmenty, bo one się eksplodowały, spowodowała właśnie to zniszczenie lasu. To tak nastąpiła ta katastrofa. A teraz, proszę Państwa, wyobraźnia nas zawodzi. Spróbujmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby ten spadek nastąpił nie na Syberii, lecz w Warszawie. Prawda? Bo jakoś ta Syberia daleko, to tak jakoś nie czujemy, co to znaczy. No więc pokazuję Państwu mapę Warszawy. To jest, prawda, mapa. Tu jest gdzieś Mińsk Mazowiecki, Serock, Błonie, Grójec. No więc to tyle było uległo zniszczeniu domów. No i straty w ludziach, ponieważ to jest wielokrotnie większy wybuch niż wybuch bomby nad Hiroshimą, no mogłoby być kilkaset tysięcy ludzi zabitych, gdyby to nastąpiło w Warszawie obecnie. To daje nam wyobrażenie o skali tego zjawiska. Za chwilę powiemy, jak często to się zdarza. Powiem tylko Państwu tyle, że drugi taki przypadek nastąpił także w ubiegłym stuleciu. 13 sierpnia 1930 roku, na szczęście znów w bardzo niedostępnym terenie, na granicy Brazylii i Peru, w dżungli nie zamieszkałem zupełnie. Z opowiadań świadków, no niepiśmiennych na ogół, prawda, można ocenić, co tam nastąpiło. Zdjęcia lotnicze, niemniej wykonane znacznie później, pokazują, że tam wszystko, co było, zarosło, bo tam, prawda, w tej dżungli, jak wiadomo, suchy kawałek od szczotki się wsadzi, to tak następnego dnia już będzie bujne drzewo. No więc tak to, prawda, jest. Więc tam nie ma śladu tego, zresztą to jest niedostępny teren i trudno zobaczyć, co by tam jeszcze było. Ale w 1947 roku nastąpił bardzo spektakularny taki też spadek w bardziej zamieszkałej okolicy, mianowicie na wybrzeżach wschodniej Azji, niedaleko Władywostoku, w ówczesnym ZSRR. Tam jest, nazywano to deszczem meteorytów Sichotoalińskim. To i tam były 23 kratery do 25 metrów średnicy. Tak to wszystko wyglądało. Proszę Państwa, jak się ocenia taką energię? Otóż no, ja to będzie jedyny wzór, który tutaj pokażę. Wiadomo, nie wszyscy lubią matematykę, ale każdy pewnie pamięta ze szkoły, że energia kinetyczna ciała to jest 1/2 iloczynu masy razy prędkość. No więc jeżeli się tu rozmiary liniowe wstawi, gęstość i współczynnik, który zależy od kształtu ciała, na przykład dla kuli to jest 4/3 pi, prawda, i tak dalej, no to wiadomo, że to tak można to w końcu zapisać. I teraz mamy tu trzy rzeczy do wyznaczenia. Prędkość tych ciał zderzających się z Ziemią, ona niestety się zmienia w granicach od 10 do 70 km na sekundę. Gęstość, która znów się zmienia, bo to może być albo bryła lodowa, aż do brył żelaznych, więc w granicach czynnik 8 się zmienia. Wreszcie rozmiary L są wyznaczane na podstawie obserwowanej jasności ze znaczną niepewnością, bo to obserwuje się jasność, ale nie wiadomo, czy ta bryła jest ciemna, czy jasna, jaką ma powierzchnię i w związku z tym tak to jest. I w związku z tym na takim wykresie, gdzie, prawda, mówi się, jaka jest
częstość, średnica i energia wybuchu tego, to jest skala logarytmiczna, no tu są ogromne błędy. Także wszystkie te rzeczy, o których będziemy mówili, są obarczone pewnymi błędami, no ale na tyle, że można o tym mówić jako o jakimś zjawisku powszechnym. Amerykanie mają taki program, który się nazywa Defense Support Program. Polega on na tym, że ze sztucznych satelitów fotografuje się Ziemię, ażeby sprawdzić, czy gdzieś nie nastąpiły jakieś, prawda, wybuchy jądrowe. No ale przy okazji, jak nastąpi jakiś inny wybuch, innej przyczyny, no też się to zarejestruje. No i niedawno zostały opublikowane dane właśnie, tu jest mapa pokazująca, gdzie takie wybuchy zarejestrowano. No i okazuje się, że w okresie tych 8 lat, prawda, nastąpiło łącznie 518 wybuchów o energii co najmniej kilku kiloton właśnie trotylu. Dla ustalenia uwagi, to jest średnio 30 rocznie, dla ustalenia uwagi powiem Państwu, że wybuch bomby jądrowej nad Hiroshimę zrzuconej to jest mniej więcej 15 kiloton. Przykładowo w 1994 roku nad Wyspami Marszala nastąpiła eksplozja energii około 100 kiloton trotylu. I to są wszystko wybuchy, które nastąpiły w atmosferze, na szczęście w atmosferze, znaczy wszystko to nie docierało do powierzchni Ziemi, a jeżeli, no to w każdym razie może tutaj na te niezamieszkałe lądy. Że jednak to jest zjawisko powszechne w kosmosie, o tym wiemy chociażby z obserwacji powierzchni planet i satelitów. Wszędzie, gdziekolwiek spojrzymy, widzimy kratery. Tam, gdzie możemy na powierzchnię spojrzeć, a nawet Wenus, która jest pokryta chmurami, no dzięki obserwacjom radarowym też wiemy, prawda, że ma wielkie kratery. Nawet na planetoidach, wszędzie są te kratery. To są pozostałości oczywiście bombardowania kosmicznego przez tych kilka miliardów lat. Na tej podstawie można ocenić, to jest właśnie jeden z takich przykładowych wykresów, mianowicie jaka jest częstość zderzeń i energia wybuchu. Przy czym widzicie Państwo, specjalnie to pokazuję, nie mówiąc o szczegółach, ale specjalnie pokazuję trzy różne oceny trzech różnych zespołów badawczych. One się troszkę od siebie różnią, znaczy nie w tym obszarze, gdzie chodzi o te największe wybuchy, tylko w tym obszarze troszkę się różnią, niemniej jednak no, jakąś średnią można z tego wydostać i o tej średniej teraz powiem. Więc typowy odstęp w latach tutaj mamy, to jest skala logarytmiczna, a tutaj energia w tych milionach ton trotylu. Więc najpierw Hiroshima. Wybuch powstający wskutek zderzenia ciała kosmicznego z Ziemią o energii odpowiadającej wybuchowi bomby jądrowej na Hiroshimę następuje raz na kilka czy kilkanaście lat. No i to jest tych 15 kiloton trotylu, prawda? Teraz spadek Tunguski, o to już jest znacznie więcej, to są miliony ton trotylu. I to następuje co kilkaset lat, może co 100, może co 200, a wiadomo, przy takiej średniej to czasem może to być odstęp 50 lat, a czasem może być 400 lat. Wreszcie, proszę Państwa, znacznie rzadszym zjawiskiem są już takie zjawiska, jak na przykład takie katastrofalne tsunami, fale oceaniczne, o których za chwilę jeszcze powiem. To już jest katastrofa prawie globalna. Następuje to na szczęście raz na powiedzmy 10 tysięcy lat, no a energia wtedy jest znacznie większa. Teraz katastrofa globalna, która no, dla powiedzmy społeczeństw prymitywnych może oznaczać całkowitą zagładę, a dla społeczeństw bardziej cywilizowanych, które umie sobie budować schrony gdzieś głębokie, no to może nie całkowitą zagładę. Następuje na szczęście dość rzadko, no to znaczy dość rzadko, raz na mniej więcej milion czy parę milionów lat. No ale energia jest niewyobrażalna. I wreszcie, gdzie jest ten KT, łamane przez T, to wielkie wymieranie, no to jest tu na tej skali. Dla ustalenia uwagi, gdyby kogoś to interesowało, na te szkolne jednostki przeliczać, to jedna megatona trotylu to jest mniej więcej 4,3 razy 10 do 15 dżula energii. Jakby nauczyciel w szkole pytał, prawda, ile to w dżulach jest, to tyle jest. Tsunami. No więc powiedziałem, że jest to tsunami, to jest taka fala oceaniczna, prawda, i tutaj mam tutaj właśnie taki modelowanie, jak to jest, gdyby taka fala oceaniczna powstała u wybrzeży Chile, południowej Ameryki, to ona przeszłaby przez cały Pacyfik z niewielką prędkością zresztą, to jest kilkadziesiąt kilometrów na godzinę zaledwie, ale po jakimś czasie dotarłaby na drugą stronę Pacyfiku, tak, i dotarłaby do wybrzeży Japonii i mogłaby tam dać jeszcze zupełnie niezłe zniszczenia. Powiecie Państwo, że to jest tylko teoria. No niezupełnie, dlatego że w maju 1960 roku nastąpiło takie właśnie trzęsienie u wybrzeży Chile i fala wywołana, ta tsunami, miała 10 metrów wysokości na Hawajach, gdzie było 61 ofiar śmiertelnych, a jeszcze docierając do Japonii miała 5 metrów i tam było jeszcze więcej niż 200 ofiar. Czy to nam grozi? Otóż proszę Państwa, tak.
Mianowicie w tej chwili, według naszej najlepszej wiedzy, w dniu 16 marca 2880 roku, to może nie nam grozi, ale no w końcu trzeba o tym myśleć także, o tych naszych potomkach, najprawdopodobniej nastąpi zderzenie z Ziemią planetoidy, która, no bagatelka, ma średnicę ponad kilometr, i ona spowoduje katastrofę globalną. Jeżeli wpadnie do oceanu, to spowoduje właśnie taką falę tsunami, która wszystko zmiecie po drodze i proszę zwrócić uwagę, to są wysokości i tak dalej, to jest takie modelowanie. A to są w kilometrach, prawda, tutaj o coś, jaki ten lej będzie, jak ona uderzy. Więc jeżeli do 2880 roku nie uda się coś z tym zrobić, no to wtedy będzie niedobrze. No, no, mnie już nie będzie, państwa też życzę jak najdłuższego życia, ale pewnie też nie, ale no wiadomo jak to będzie w przyszłości, prawda? Więc myślę, że teraz już państwu udowodniłem, że zderzenie z Ziemią planetoidy o średnicy jednego kilometra to spowodowałoby wybuch, przy którym eksplozja właśnie takiej bomby atomowej to byłby po prostu niewinny fajerwerk. Taki, jak to się na Nowy Rok czasem ognie sztuczne puszcza.